send me pieces up back together now. What's your vision? Witaj się wszyscy, jestem Super i witam was w kolejnym odcinku z Spoko.3. Dzisiaj będziemy przechodzić drugą część wieży czystości. Ogólnie to chciałbym wam powiedzieć, że bardzo trudny taki przeskok jest w trudności tego zadania do poprzednich. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę będę musiał pofarmić, bo w wyniku tej bitwy będziecie musieli się dowiedzieć oczywiście, bo musicie to obejrzeć, musicie. I podoba mi się motyw w pataponach, że właśnie są czasami takie skrzynki z catchingiem i można je sobie zebrać bez żadnych przeszkód, tylko jeden jest taki warunek, że trzeba przejść po prostu misję. I po raz kolejny możecie się patrzeć na te drzwi, które się otwierają za pomocą dźwigni. I głównym dla mnie przeciwnikiem są tutaj golemy oraz te smoki. Bo smoki występują dwa razy i najbardziej wkurzające jest takie stuknięcie, o właśnie co teraz. Mi wyrwał aż za 519 chin i to jest na serio duże jak na ten poziom, bo to jest praktycznie 1/4 życia. Tam nie wiem nawet ile już mają, bo wiecie. Szybko może i to życie schodzi, ale no właśnie, patrzcie, nigdy nie skakajcie, nie skaczcie, bo zobaczcie co teraz się stało, praktycznie całe życie zleciało. I no, nasz bohater nie ma już praktycznie życia. Wiem, używam słowa praktycznie, ale nie zważajcie na to aż tak bardzo. Właśnie mówiłem wcześniej o tym, że później nasz bohater będzie miał taką moc, że może się oprzeć zamrożeniom i to jest właśnie bardzo przydatne, ale jak widać dopiero później tego będziemy się uczyć. I też jednym z atrybutów smoka jest, że po śmierci nadal może atakować. Takie dwa ataki robi wtedy. No i niestety to jest dosyć mocne. Teraz widać, że próbowałem wezwać rodowego Gina, ale mi się nie dało. I trzeba patapon czekować, żeby napełniła się dżownica szału. Ogólnie to jak teraz jest, gdy nagrywam ten głos, jest 2 maja, no 2/5, o, jest dzisiaj sobota. I nagrywam to tak na szybko, bo zaraz bym musiał się uczyć przyrody, której nienawidzę. Nienawidzę w ogóle szkoły, kto to wymyśli. No dobra, można się uczyć, ale już nie przesadzajmy. Po co nam mi na przykład, jak chcę być na jakimś, no takim, nie będę teraz się ośmieszał, na przykład grafikiem, to po co mi się przyda przyrodę? Jak mi na przykład każą narysować drzewa czy coś takiego, to po prostu narysuję drzewa, bo wiem jak one wyglądają, to chyba każdy powinien wiedzieć. Ale po co mam rysować, nie wiem, proces fotosyntezy. Albo jak kwiaty się rozmnażają. Nie, dla mnie to w ogóle jest bez sensu. Ale dobra. Może innym się to przydać. Ogólnie nagrywanie głosu idzie szybko. Ekranu, czyli tego co teraz widzicie, jest bardzo długie. Ale oglądanie jest bardzo szybkie. I ogólnie naładowana obrona teraz jest taka trochę słaba, bo i tak zabierają jakieś obrażenia, które są sensowne dla nich. Czy na przykład, no, 6 w dużych miarach jest, czyli że na przykład parę razy po 6 to jest trochę już dla nich obrażeń jest. Ale później taka naładowana obrona i ataki po 6 to praktycznie na przykład na moim zapisie, tym pierwszym, spokojnie tam na przykład takim kanonsłupem dochodzę do 30 tysięcy życia. Dla niektórych wiem, to może być strasznie mało, ale no, dla mnie jest dużo. No i kolejne drzwi. Przechodzimy. Kolejny smok, tym razem większy i raczej nie silniejszy. Aczkolwiek zostało nam już tylko jedno przyzwanie i już taki mały spoiler, że użyję właśnie teraz. Bo lepiej trochę jest używać przyzwań, jeżeli
nie walczymy, ponieważ wtedy nie można wydać jakiejś komendy obronnej i wtedy wszystko atakuje waszych tych kataponów i praktycznie giną, jak używasz tego przyzwania. No i tak kolosalne obrażenia dla nich, no bo patrzcie, i czym już teraz zaraz ginie. Zaraz. Ale no... Jedna walka ze smokiem praktycznie, no, i czym zginął. Ogólnie też wtedy mi rytm trochę nie pochodził. I też dlaczego to są takie przerwy? Ponieważ jak nagrałem poprzedni film, czyli ten taki, nie jakiś teporadniki, tylko z pataponu, to wtedy jak chciałem nagrać drugi, to miałem straszne lag i w ogóle rytm nie wychodził, nie wiem co się stało i... No i teraz zabiję już tego smoka. Tylko ten ostatni, nie, uderzenie trochę zabierze życia. To jest niepotrzebnie uciekłem, no ale myślałem, że zginie. I teraz już nie ma czasu na ucieczkę i bohater film. No. I muszę użyć koraz. Chociaż gdyby trochę szybciej zginął, już nasz bohater by miał całe życie. I ogólnie jeżeli chodzi też o przyzwanie, to jak występuje na padzie, to wiele lepiej jest, a jak na PSP to trochę słabo, ale nie tak źle. Mój maksymalny wynik to był miliard. A maksymalny wynik to 9 999 999 999. Oczywiście to przed ostatnim 999 to 1000. No. Było kraśnięcie jakby coś o ręce. I teraz praktycznie najtrudniejszy z tego wszystkiego, czyli... No jeszcze nie teraz. Też się dałem na to nabrać ten, jak grałem. Pamiętam. Salamandry oczywiście są łatwe, tylko jak wam przywalą tymi swoimi pośmiertnymi atakami, to... trochę zaboli. Ogólnie też mnie wkurza, że już nie będzie widać, o właśnie, i oni spadną i dostaną do tego. Może to nie zadaje jak dużo obrażeń, no ale zawsze coś może też zamrozić. No i walka z Salamandrą, no już ma mniej niż połowę życia, niestety nasz bohater. No ale... Przynajmniej jak nie mam nowego komputera, to nie cały czas wspominam, to przynajmniej stać mnie na nagrywanie patafonów. I dopóki nie będę miał nowego komputera, to nie się dziwić, tylko to. Już przestałem ten Minecraft. Właśnie niedługo się pojawi, bo już około miesiąca nie ma Minecrafta. Jak polski pingwin obiecywał, że coś będzie nagrywał z tego Minecraft, że on się nie poddał tej fali hejtów, mam. Minął miesiąc, czy tam ileś, nie nagrywam nic. Idzie jedno oberwanie od takiej salamandry i... no co się dzieje? Czerwone żydko. Ogólnie fajnie są te kule dźwiękowe od kuliczko. Ale niezbyt silne. Bardzo lubię tego trzaśnięcia ręką tego golema. Ponieważ on nie mocno atakuje. I teraz widzicie, bohater zginął. Teraz pamiętacie, że już nie miałem szans na wygraną. Bo ten golem ma całe praktycznie życie, ja go ani razu nie walnąłem. A patrzcie, obrona. Jeszcze to wytrzymie. A i tak dla niego to jest dużo, 400 obrażeń. Nie dosięgło żadne z ataków, tylko trzeba się chronić, a to nic nie da. No i teraz się zanurzy, podejdzie, uderzy i pomóc. Zwykły czeka, to nic nie da, patrzy.
zginął i niestety. Głównym problemem z Hatapą, gdyby nie Hatapą, to może jeszcze jakoś byśmy to wygrali, ale cześć.